jak usłyszeli piosenki Chapati Please gdzieś tam w społeczności muzułmańskiej, to tam była ogromna. Z tego co pamiętam, to była postkomuna, słuchaliśmy Kazika, jak się nie mylę, to były studia prawnicze. Ja bym spotkał Popka sprzed 15 lat, to bym mu zajebał strzała na ryj za to, że mnie wjebał w narkotyki. Wielka Draka, chińskie dzielnice, ale też po filmie wybiegliśmy z kina i zaczęliśmy się wszyscy napierdalać. Skończył do niej Popek, wymyślił z tego co wiem, mój szwagier, jak byłem dzieckiem, miałem chyba 7 lat. I co miał na myśli autor mojej ksywy, nie wiem, bo Popek to ani to krzesło, ani imię, ani nazwisko. Coś takiego jak Gronda, nie? Kiedy wiedziałem, że ja chyba stanę raperem, nigdy tego nie planowałem. Zawsze lubiłem tę muzykę. Słuchałem Tupaka i chyba pierwszy raz poczułem, że w momencie, gdzie chyba w 96 roku, jak Tupak umarł, że muszę się wziąć i zrobić to po polsku, żeby mieć kogo słuchać. Także tak się zaczęło na przykład z muzyką, jeżeli chodzi o świadome pisanie tekstów, gdzieś tam robienie tej muzyki. No to jak umarł Tupak, podjąłem decyzję, że no to kogo będziesz słuchał? No to rób to sam po polsku. Nie robię muzyki pod publikę, nie robię muzyki dla pieniędzy, robię muzykę dla odsłuchów, żeby sam później móc odsłuchać. Bo sam jestem zdziwiony tą moją różnorodnością. Nieraz sam nie się łapię za głowę, co ja kurwa odpierdalam za tym mikrofonem, nie? I tego Popka lubię. Pakistańskie disco powstało, wracałem w Anglii ze siłowni, zmęczony. I stanąłem na światłach i oglądałem się w prawo, zobaczyłem na szybie wystawowej tej stroje i już wiedziałem, co mam robić. Kupiłem po prostu garnitur ten muzułmański, czyli tą szatę. No przebrałem się w domu, napisałem na piosenkę na kolanie i Kaśka kręciła to telefonem, tak powstał teledysk. Miałem większość. Ja nie miałem żadnych nieprzyjemności związanych z moją ksywą muzyczną, Król Albanii, ale niektórzy Polacy za granicą tak. Jak puszczali piosenki Chapati Please gdzieś tam w społeczności muzułmańskiej, to tam była ogromna. No pierwsze pieniądze to na pewno nie były ciężką pracą, ani jakieś dotacje z Unii, ani nie wiem, za pierwsze miejsce w jakimś konkursie matematycznym, na jakimś olimpiadzie tłumusowej, nie. Pierwsze pieniądze to zajebałem w jakiejś babie portfel i tak się to zaczęło. Ja bym spotkał Popka sprzed 15 lat, to bym mu zajebał strzała na ryj za to, że mnie wjebał w narkotyki. Mój tatuaż ma mi przypominać o czymś, na przykład o moim największym problemie, czyli narkotykach. I piszę jebać, ale ludzie mi wydają się, że są ślepi i widzą tylko na wulgaryzm. Ale tu jest jebać i parę kresek kokainy poniżej. I to mi przypomina za każdym razem, jak patrzę w lustro, idę się odlać czy umyć zęby, i widzę tę mordę i przypomina mi to od razu. I dla mnie to nie jest wulgaryzm, dla mnie to jest fuck off do kokainy. Jeżeli mam być, wyglądać jak pomocnik Batmana, jak ja to nazywam, i być trzeźwy, to ja wolę iść w tą stronę. Może oni by woleli, żebym wyglądał tak jak wcześniej, chociaż nie wyglądałem jak polski George Clooney, bo miałem pocięte mordę i tak dalej. I się zdążyli przyzwyczaić i byłem dla nich piękny. Teraz sobie podzielałem mordę, ale oni nie widzą w tym przekazu, tylko oszpecenie i że ktoś mnie wykorzystał. Nikt mnie nie wykorzystał. Ja jestem dorosłym człowiekiem i wszystkie moje decyzje podejmuję sam, a nie moi koledzy za plecami. Także jakby tak było, to ja bym nie zrobił kariery solowej, bo wszyscy by mi pisali teksty, bo Paweł nie umie pisać, kurwa czytać i jest pierdolnięty i ten nie wie co czyni. Jestem szalony, ale swój rozum mam, także ten spokojnie. Dużo rzeczy widziałem, dużo rzeczy przeżyłem, dużo rzeczy się wjebałem, gdzie to naprawdę kiedyś się zdrowy będzie musiał się upomnieć, jeżeli nie zaczynam tego teraz, to już nie będzie na to czasu i nie będzie do czego wracać i czego leczyć i czego ratować. To jest moja jakby ostatnia szansa i jakoś to, wiesz, mnie stopuje, nie? Będziesz napierdolał koks, mając na ryju napisane jebać koks, to jakieś. Gdyby brat ruchał siostry, a ty byś sekonia walił, będąc z jednego miotu. Czym powiedziałbym, jak Lenny z Motorhead, synu, nie bierz kokainy, bo metamfetamina jest lepsza? Nie. No co to można mówić, no najlepiej się nie wpierdalać tego gówna.
i później nie mówić tego, co ja muszę powiedzieć wam, czyli dzieci, nie róbcie tego w domu. Mam rodzinę jak większość Polaków, kurwa, Borysa, Julkę, Kasię. Ludzie myślą, że nie mam rodziny, bo myślą, że ja nie jestem prorodzinny, ale jestem, tylko że nie wyglądam z ryja, nie jestem wiarygodny wizualnie i ludzie myślą, że jestem już szczerze. Tak jestem nim, ale prorodzinnym. Dzieci są ze mną i to jest kolejna jakby zaleta tego mojego tatuażu, odkąd zrobiłem sobie ten tatuaż. Zacząłem odzyskiwać rodzinę. Moim dzieciom to nie przeszkadza. Bałem się bardzo, co powiem dzieciom o tatuażu, ale życzyli mi się w ramiona, powiedzieli, że fajnie wyglądam i ten, nie? Taka akceptacja w domu jest bardzo, bardzo fajna i ten, i dziękuję im za to. Zawsze się przyklejali do mnie w momencie, kiedy stałem się już tylko znaną postacią, się przyklejali i to się kurwa nie skończy. No. Tutaj nie ma kolegów. Są tylko jednodolarówki, kurwa, nie? I gdzieś na dobrych znajomych policzyłbym naprawdę na trzech palcach, nie? W świecie show biznesu mnie znajomych jeszcze z moim ryjem, to naprawdę ja trzeba mieć dużego farta. A moi znajomi muszą mieć jaja większe niż King Kong i reszta Polski. Co do rodziny, no to są moje najlepsze kumple, moja dwójka dzieci, Kaśka, bo są bezwarunkowo i tam nie patrzą, czy ja mam, czy nie mam pieniędzy, są zawsze. Szkoda, że nie mam takich kumpli więcej, ale no to jednak rodzina to jest najważniejsza i oni zawsze będą stali przy twoim boku, czy coś nadpierdalasz, czy nie. Zanim zostałem podciętą mordą, popkiem, królem Albanii i tak dalej, jeszcze złodziejem samochodów, to oczywiście, że napierdalałem się co chwilę gdzieś na pięści z racji tego, że, no, że taka była polityka jakby podwórka. Nie było internetu, nie było CD, były kasety, nie mieliśmy żadnych innych zabaw oprócz toczenia małych wojenek. Każda dzielnica miała swoją parafię. I jak się weszło na przykład z ulicy Nowego Światu na dzielnicę Cudów, no to już trzeba było się już napierdalać. Tam już się nie wchodziło się na po prostu tak jak teraz możesz sobie chodzić po mieście, bo jak wchodziłeś, mogłeś być z tego samego miasta, zostawałeś się centralnie spierdolony, zostawałeś okradziony nawet z butów. Także trzeba było walczyć nie tylko o kanapki, ale o obuwie i życie przede wszystkim, nie? Bo mogło się skończyć nieraz marnie. A solówki wypadały to raz na jakiś czas, raz wygrywałem, raz przegrywałem, jak to w życiu. No i jestem. No, Popek zawsze był jakby takim dzieckiem ulicy i zawsze był, no, byłem na bakier sprawy, nie zawsze te problemy gdzieś były blisko mnie. No dzisiaj jest troszkę inaczej, bo dzisiaj już nie muszę po prostu zwyczajnie kraść, tak? Także dzisiaj płacę swoje rachunki jako już jednoosobowa armia, a za plecami mam wszystkich was. Z perspektywy czasu Legnica to były opłakane czasy, ale piękne z tego względu, że nie trzeba było się dzielić zarobkiem, czyli teraz podochodowy, podatki i tak dalej. I to jest chujnia, bo w dalszym ciągu, co z tego, że ja przestałem kraść, jak teraz ja jestem okradzany, jak teraz mi okradzają z pieniędzy. Także mi pykło, ale w dalszym ciągu okradają nas ludzie, którzy uczą nas, jak mamy żyć. Takie jest moje zdanie. Także nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Płacąc podatki, czy nie, to się okazuje jeszcze nie wkrótce. To, że ja musiałem sobie wszystko ukraść i sam stworzyć i spotykam ludzi, którzy mają wszystko, nie wiem, a w dalszym ciągu mi zazdroszczą. Głupie, ale ja wolę się zrobić miejscami i stać z tamtej strony. Jedynym moim marzeniem to jest przestać grać samym sobą w chuja i wyjść na prostą i nie robić sobie tylko długów, zarabiając przy tym ogromne pieniądze. Nie wiem, co się dzieje, ale jak masz taką duszę hula i dusza piekła nie ma, to pieniądze są tylko problemem. Ile ich nie zarobisz, no robisz sobie tylko długów, a to tak powinno być. Wiesz, lata lecą i jakiś ten fame może nie minie,
ale gdzieś tam zdrowie zacznie dopisywać, ile mogę grać koncerty i się napierdalać, tak? Przydałoby się odłożyć te pieniądze. Ile zarobiłem przez tą karierę, to jest jakaś chora cyfra, kurwa. Podejrzewam, że mógłbym mieć kwotę swoich helikopterów, pensjonatów i tak dalej. Nie chcę nawet o tym myśleć, bo to by była jakaś 6-7-cyfrowa suma. Potworne pieniądze, nawet nie chcę tego, zresztą myślałem do przeliczu, ale chyba czas najwyższy, żeby wziąć tą kartkę, długopis i tak pośrednio zobaczyć, co ja odjebałem z tymi pieniędzmi. Naprawdę byłbym jeden z polskich milionerów, gdybym nie poleciał w gówno. Życzyłbym sobie tylko zdrowia, nabrać troszkę jakby odpowiedzialności za swoje czyny i wierzyć w to, że już czas jakby imprezę odłożyć na bok i zająć się po prostu życiem, dziećmi, rodziną, przyszłością przede wszystkim dla moich dzieciaków. I życzyłbym sobie, żeby nie grać ze sobą w chuja. Pamiętam, jak przyszedł film Wejście Smoka, pierwszy raz, żeśmy go oglądali w kinach, to jak wybiegliśmy z kim, to się cały parking napierdalał, wszyscy z kimi, jakby jakieś derby były. I tak to się żyło, wielka draka, chińskie dzielnice też. Po filmie wybiegliśmy z kina i zaczęliśmy się wszyscy napierdalać. To było takie emocje, nie? No w Anglii miałem 3 walki, 2 wygrane, 1 przegraną. I po mojej ostatniej walce publiczność oszalała i zaczęli się tam napierdalać. Dostałem dożywotni zakaz walk na Wyspach Brytyjskich, także dużo ludzi zapomniało też o tym, że jak walczyłem, to walczyłem. Gdzieś tam nawet Marysza raz usadziłem, gdzie rzadko komuś się zdarzyło, a wtedy byłem kompletnie przygotowany, także nie wiem, czy ja wtedy troszeczkę nie wszedłem nawet na rauszu do walki. I to go pierdolnąłem go prawym sierpowym, kusnął, tylko że tego nie wykorzystałem, bo jakby nie byłem za bardzo świadomy wtedy, co ja czynię. Także wtedy byłem w ciężkim locie. Ale go tam przytrafiłem, jakbym był przygotowany. Jak ta walka mogłaby się skończyć całkiem inaczej, nie? Bym był dobrze przygotowany. Ale wtedy wiedziałem, że z Mariuszem tej walki raczej nie wygram. Ale mało brakowało. Jak ja poznałem Mariusza, z tego co pamiętam, to była postkomuna. Słuchaliśmy Kazika i jak się nie mylę, to były studia prawnicze, bo to była wymiana studencka i chyba poznaliśmy się na koncercie heavy metalowym ICDC w Pionkach. Ja powiem szczerze, że ja z reguły dotrzymuję słowa, jakie daję i myślę, że jak z kimś się umówię, tak jest. W przypadku wielu zawodników jest różnie, bo mamy różne przypadki, różne sytuacje, różne spostrzeżenia i wielu mówi przykładowo przy przyjściu do Gromdy, że podpisuje kontrakt, że on będzie tylko na dobre i na złe z Gromdą, dostaje trochę fejmu i po prostu mu w głowie się przewraca. W przypadku Popka jest tak, że słowo dane Popka mnie nigdy nie zawiodło i jeśli się umówiliśmy, bo różne słyszałem sytuacje, różne opinie, sprawdziłem to, zanim też wzięliśmy Popka jako naszego ambasadora i jako twarz. Tutaj żadne przygrywki, nagrywki, opowiadania do mnie, dzwonienia, że Popek to taki, zrobił coś, to nie. Dlatego myślę, że wszyscy chłopaki z Gromdy stoją dla Popkiem, ja stoję za Popkiem i dlatego myślę, że tego się trzymajmy, bo w Gromdzie musi być charakter i zasady i myślę, że te osoby, które są do tej pory z nami, to prezentują. Wielki hałas dla kurwa nowego miejsca. Moja przygoda z Grondą zaczęła się, będąc szczery, nie pamiętam kiedy, bo to były stany moich lotów, ale dołączyłem chyba jeszcze piąta gala i wydaje mi się, że była bardzo dobra decyzja z tego względu, że kolejny raz sport ratuje mi życie. Tym razem przygotowuję się do walki. To nie będzie łatwa przyprawa, ale będzie dobrze. No jeszcze jest lepiej, już się nie jąkam na wywiadach z tym, co słyszę. Nie wiem, mi się wydaje, że tym razem robię to dla siebie bardziej niż dla pieniędzy, bo nie ukrywam, że bym poszedł, przecież ta walka nie jest mi do niczego potrzebna, tak jakby, nie? Jeżeli chodzi o finansowo, ani sportowo, bo ja sportowcem już wielkim nie zostanę. Ale mi się wydaje, że robię to jakby bardziej w 90% dla siebie, 10% dla Gromdy, bo jestem jakby twarzą federacji i chciałem jakby tutaj pomóc. I jakby i Grom, i federację samemu sobie. Z Popkiem zdawałem sobie sprawę, że to na pewno będzie wyzwanie. Wiedziałem, że nie będzie lekko, sam byłem ciekaw tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, jaki Popek do nas dojedzie.
bo wiemy, że gdzieś tam ma też swoje życie, które jest dość bujne, ale nie spodziewałbym się nigdy po Popku takiego zaangażowania, takiej zajawki, można powiedzieć, na te walki, na te treningi, na to wszystko, bo znałem go już wcześniej, można powiedzieć, też się poznaliśmy przed jego walką z Normanem Parkiem, pomagałem mu jako sparring partner. I wtedy widziałem już, że Popek jest naprawdę dobrym zawodnikiem, że to nie jest taki napompowany balon, jak to się mówi. Popek absolutnie nie odstaje od grupy. Są tutaj chłopaki, można powiedzieć, top topów, jeśli chodzi o wagę ciężką w Gromdzie. Jest Mario, jest Goat, jest Słomka, jest wielu też chłopaków, którzy są pięściarzami zawodowymi, amatorskimi. Wręcz są zaskoczeni. Po każdym treningu mówią, kurde, ten Popek to przecież jest jakiś ewenement kondycyjnie, technicznie. Są chłopaki, którzy nawet nie chcą z Popkiem trenować, bo tak mocno bije. Więc ja jestem zaskoczony, można powiedzieć, zupełnie tym, jak to wszystko wygląda. Nie spodziewałbym się w życiu po Popku czegoś takiego. Przyszedłem na trening, był wystraszony potwornie, bo wiedziałem, że będę rzygania do wiadra. Nic takiego się nie stało. I do tego, jak się drapie po głowie, jest tylko coraz lepiej. Także super, nie? Jeżeli chodzi o wydolność. No i do tej pory się zgłowimy, jak to coraz ze mną jest nie tak, że powinno być tak, jak wszyscy myśleli wszyscy. I gdzieś po pierwszym treningu jeden dzwonił do drugiego i mówi, ty morda, mów chuja, walią trenował, nie? Jak on to przyjechał. Myślałem, że ja udawałem pijanego i ten, i kurwa, i trenowałem cały czas. Nie, też nie wiem, kurwa. Ale wymyśliłem przysłowie, lepiej na scenie udawać pijanego niż trzeźwego w domu. Treningi nie są lekkie, bo trenujemy po 2-3 razy dziennie. I no takie przygotowanie jeszcze jakby nie miałem, tak ciężkich i tak intensywnych przede wszystkim, także będzie dobrze. Osiła ciosu idzie naprawdę, no teraz waży pakę 20, robimy tutaj ciężkie treningi, a ja chyba po prostu moja pamięć mięśniowa wraca i zaczynam wyglądać tak, jak przeważnie zawsze wyglądałem, także 120 kg. Chciałbym wyjść gdzieś te 115, no i usadzić po prostu tym prawym sierpowym albo lewym prostym po prostu kogoś na dechy, jeb. Łapy w górę i lecimy, bo na drugi dzień jest to moje urodziny. Jak można było porównać knockout z seksem albo z koncertem, całkiem czy inne wrażenia, bo po koncercie jesteś szczęśliwy i masz kaca. Po seksie jesteś szczęśliwy, masz kaca i jesteś szczęśliwy. A po grądzie jesteś szczęśliwy albo leżysz w szpitalu i jesteś nieszczęśliwy. Ale co do kautu, to jest piękne uczucie, bo jakby spada z ciebie po prostu ciężar tych przygotowań. W momencie przelatuje ci całość twoich przygotowań i wiesz, że było warto, ale pod jednym warunkiem, że się tam nie będziesz oszukiwał podczas przygotowań. Nie? Także uczucie jest zajebiste, wyzwalające takie wręcz. No nie ma takiego narkotyku, który mógłbym porównać do uczucia wygranej walki. Jak porównać dzień dzisiejszy do dnia sprzed 3 miesięcy? Po pierwsze, 3 miesiące temu to ja nie spałem od poniedziałku do czwartku zawsze. I pie. Później traciłem przytomność, albo mdlałem od fazy, od picia, od ćpania, bo muszę się pierdolnąć spać w końcu. No i budziłem się na koncert i znowu pie. I tak to wyglądało. Mój dzień trwał 4 dni, 4 noce. No dzisiaj to się kładę spać pomiędzy treningami, bo jednak znaczenie jest takie, że idę rano na trening, godzina 8, zapierdalam, robimy trening, śniadanie, wyjście w góry, powrót, godzina 17, trening, o 19 gdzieś spać, po prostu nieprzytomny, także wszystko mnie napierdala, właśnie poczułem, wszystko mnie napierdala, ale sport to zdrowie i ten, jest dobrze, no wolę, że wolę mieć chujowe wieczory i szczęśliwe poranki niż na odwrót. No chodzenie po mieście, najcięższe jest wyjście stąd i pójść gdzieś na miasto między treningami, bo pierwsze tu nie ma sensu, bo co druga osoba chce się ze mną napić. Jeszcze w Zakopanem idąc po klubówkach, to wiesz, popy mordyczko i tak dalej. Ja sam też nie wiesz, mam jakieś tam jeszcze ciągnotki, jeszcze miałem takie lęki z tydzień temu, bo naprawdę jak odstawiasz rzeczy, a ja nie ukrywajmy, że teraz przez te parę miesięcy to ja robiłem sobie takie, wiesz, wakacje, które trwały 4 miesiące, także i to było dzień w dzień, także naprawdę myślałem, że powrót będzie ciężki. No nie jest łatwo, ale no 2-3 treningi dziennie z tymi kotami tutaj to naprawdę nie jest spacer po parku, ale daję radę i ten z dnia na dzień się czuję coraz lepiej.
tylko jeszcze boksersko technicznie jakieś przygotować z 5 fajnych akcji, które po prostu będę katował jak mantrę i do przodu, nie? Jeśli chodzi o chętnych do walki z Popkiem, było naprawdę dużo nazwisk, bo powiem szczerze, nawet niektóre nazwiska z dużymi zasięgami, które chciały też wykorzystać w jakiś sposób zasięg Popka, rozpoznawalność, chciały po prostu wejść do tego ringu i go pokonać tylko dla zasięgu i dla rozpoznawalności. Myślę, że tutaj nie ma w Gromdzie miejsca dla jakichś tam leszczy, dla jakichś krzykaczy, freakfighterów. Tutaj musi być naprawdę dobra i męska walka i musi być bitka do samego końca, krew się musi lać, bo wiadomo, że kibice na to czekają, tego oczekują i myślę, że tym torem będziemy szli i żaden freakfighter czy jakiś krzykacz internetowy, który wyzywa jednego, drugiego, później wchodzi do ringu, 5 sekund i leży, to nie ma takiego miejsca, wiadomo. Nie ma też miejsca dla cesarzy. No czego można się spodziewać? Wchodzę do ringu, zatańczę z 15 sekund i wpierdalam się w typa i postaram się zobaczyć tak jak kiedyś. I do szatni. No bo co tutaj dużo, co mam tutaj robić? Wjeżdżać mu w nogi, robić zapasy? Nie, to już wygląda, nie. Nie mogę też za bardzo przyjąć, bo tutaj przyjmiesz, to jest koniec, nie? Musisz wyjechać, wykorzystać to, co masz w łapach i tyle, no bo umówmy się, w Gromdzie walki nie trwają wieczność. Zawsze gdzieś walczyłem za pieniądze i pieniądze zawsze grały pierwszą rolę i miałem w chuju, czy tą walkę wygram, czy przegram, tylko chciałem wejść i wyjść, a tutaj chciałem po prostu wejść, napierdalać się, tak jak kiedyś robiłem to w Anglii, nie kalkulując i tyle.